Niech g od x będzie równe cosinus x. Jaka jest wartość granicy przy h dążącym do zera z ilorazu g od pi plus h odjąć g od pi podzielone przez h? No i tutaj funkcja g to jest cosinus. Ja tutaj sobie przygotowałem wcześniej wykres funkcji cosinus, żebyśmy lepiej wyobrazili sobie, o co chodzi tutaj w liczeniu tej granicy. Więc liczymy granicę przy h dążącym do zera z takiego wyrażenia. Tutaj mamy g od pi. Zastanówmy się, gdzie jest g od pi. Pi jest w tym miejscu, więc g od pi to jest wartość funkcji równa minus 1. Tutaj mamy g od pi. Czyli tutaj mamy punkt o współrzędnych pi i g od pi. To jest ten punkt pomarańczowy tutaj. No i następnie mamy punkt o współrzędnej x równej pi plus h. Powiedzmy, że to będzie gdzieś tutaj. Że tutaj będzie gdzieś pi Dodać H. I wtedy tutaj mam kolejny punkt. Ten punkt ma współrzędne Pi dodać H, to jest jego współrzędna X, a jego współrzędna Y to jest G od pi dodać H. No i to jest ten punkt. I teraz zauważmy, że ten iloraz, który tutaj jest napisany. To jest nachylenie siecznej przechodzącej przez te dwa punkty. To jest nachylenie takiej siecznej, którą teraz tutaj narysuję. To jest nachylenie takiej siecznej. Dlaczego tak jest? No zauważmy, że jak liczymy nachylenie takiej siecznej, no to liczymy iloraz przyrostu wartości funkcji. Czyli najpierw bierzemy wartość funkcji w tym punkcie końcowym, czyli g od pi dodać h. To jest h. I od tego odejmujemy wartość w tym punkcie początkowym, czyli w g od pi. I to jest tutaj to, o ile w pionie tutaj przyrosła nam ta funkcja. To jest ten przyrost tutaj w kierunku pionowym. I to dzielimy przez różnicę argumentów. Argument w tym punkcie końcowym to jest pi dodać h, i od tego muszę odjąć argument w tym punkcie początkowym, pomarańczowym, odjąć pi. No i oczywiście tutaj pi się odejmie i dostanę po prostu G od Pi dodać H, odjąć G od pi, odjąć G od pi i to podzielone przez H po prostu. Po prostu podzielone przez H, dlatego że pi się odjęło tutaj, czyli tutaj pi się odejmie i zostanie mi po prostu H. Czy rzeczywiście to jest dokładnie to wyrażenie, które tutaj mamy? Czyli widzimy, że to wyrażenie tutaj to jest, to jest nachylenie siecznej. No i teraz my z tym punktem, tym tutaj takim niebieskawym, zbiegamy do tego pomarańczowego. Czyli tutaj, jak h dąży do zera, to ten punkt tutaj nam się przybliża do tego pomarańczowego punktu. No i wtedy co będzie się działo z tym nachyleniem? No Widzimy, że jak tutaj będę rysował kolejne sieczne, to one będą miały coraz mniejsze nachylenie i w granicy one będą zbiegały do, do takiej stycznej w tym pomarańczowym punkcie. A to jest dokładnie w tym punkcie, gdzie kosinus osiąga minimum, czyli ta styczna w tym punkcie jest idealnie, jest dokładnie pozioma. Czyli w granicy to nachylenie otrzymamy poziome, czyli w granicy wartość tego będzie 0. Czyli całość tego wyrażenia razem tutaj z tym przejściem granicznym to jest, to jest nachylenie stycznej, to jest nachylenie stycznej. Może napiszę właśnie, nachylenie stycznej w x równym pi, w x równym pi. Do wykresu funkcji G od X, do g od x. No więc widzimy, że to nachylenie. Z rysunku odczytujemy, że ono w granicy będzie równe 0, że styczna w tym punkcie to jest 0. No i tutaj, oczywiście, w kolejnych filmach ja pokażę, jak to obliczyć formalnie, algebraicznie. Tutaj na razie to jest taki film, w którym wyrabiam sobie pewne intuicje i tutaj tego formalnie nie będę dowodził, że to jest 0, ale żeby może lepiej się o tym przekonać, to obliczmy sobie na kalkulatorze jakieś wartości tego ilorazu i zobaczmy, co będzie, jak będziemy z h. Zbliżali się do 0. Weźmy sobie kalkulator. No i obliczmy. Kosinus pi plus h. Jeszcze sprawdźmy, czy jesteśmy w, w radianach. Czy mamy? Tak, mamy w radianach. Dobrze. Kosinus. Gdzie jest pi? Tutaj mamy pi. Liczymy w radianach, czyli jest ok. Pi dodać. No i weźmy h na przykład równe 1 dziesiątą. 0,1. Od tego odejmujemy kosinus i wszystko dzielimy przez przyrost, czyli 0,1. No i dostajemy nachylenie sieczne równe 0,0499, czyli około 500. No jest to niedużo, nieduże nachylenie, rzeczywiście bliskie 0. No ale weźmy może większe. Podejdźmy może bliżej do, do zera z tym h. Weźmy na przykład h równe jedną, jedną tysięczną. Czyli mamy cosinus pi dodać 1 1000 Od tego odjąć cosinus pi i wszystko podzielić przez 0,001. Zobaczmy ile teraz wychodzi. No, wychodzi 4,999 razy 10 do minus 4, czyli to jest 5 razy 10 do minus 4, czyli to jest 0,30 i dopiero piątka na czwartym miejscu po przecinku. Czyli widzimy, że rzeczywiście to nachylenie, jak, jak h maleje, jak z h zbiegamy do zera, to to nachylenie tutaj siecznej do tego wykresu cały czas również maleje. I to jest taki argument za tym, że w granicy to nachylenie jest równe 0 i granica tego wyrażenia tutaj jest równa dokładnie 0.